Z radością dzielimy się z Państwem owocami dyskusji, zborów, przemyśleń w gronie redaktorów więzi i współpracowników. Oto nowy wiosenny numer naszego pisma. Temat gender właściwie wszystkim już się znudził. W debacie publicznej powiedziane zostały wszystkie nonsensy, jakie można było powiedzieć na ten temat. Ze względu na to, autorzy więzi zdecydowali się podjąć poważną rozmowę i postawić ostro problem, starając się odróżnić to, co może być złe w genderach i to, co jest w nich dobre. Odróżnić zło realne od zła iluzorycznego czy urojonego. Władza nie ma dobrej prasy. Kojarzy nam się z opresywnością, z przemocą, z przymusem, użyciem siły. Rzadko kiedy zdarza się, że obydwie strony funkcjonujące w relacji władzy czują się w tej sytuacji szczęśliwe, spełnione, widzą dla siebie możliwości rozwoju. Jak rozwiązać problem z władzą? Pewną propozycję ma dla nas Jerema Piekutowski, który w najnowszym numerze Więzi postuluje, by władza była jak taniec. Co to właściwie oznacza? Zapraszamy do lektury. Czasem trzeba być przeciw i jesteśmy przeciw, zwłaszcza kiedy chodzi o bezsensowne i dziwaczne wytwory współczesnej kultury. Przeciw, a właściwie dość, mówi taki kulturowy pacyfista, jakim jest Jerzy Sosnowski. Mówi dość Inferno Dona Browna. A Elżbieta Baniewicz, pisząc o Teatrze Jana Klaty, zauważa, że produkty tego nowego, nie wszystkie produkty tego nowego teatru rewolucyjnego zasługują na uznanie artystyczne. Ale my w więzi lubimy być za. Wiesław Myśliwski, opisując przepiękne malarstwo Stanisława Baja, odsłania, gdzie rodzi się prawdziwa sztuka. No, to może pójdźmy do kina, bo wznawiamy cykl Ksiądz z kobietą w kinie. I tym razem będziemy rozmawiać o reżyserach, a tym razem o... O Pasikowskim i mam nadzieję, że się pokłócimy. Oczywiście, że tak. Z lektury Wiosennej Więzi można się także dowiedzieć, dlaczego kijowski Majdan Niezależności można porównać do Kamieńca Podolskiego. Co to jest dżihad genderowy? Czy dusza ma płeć? A wreszcie, dlaczego nie należy robić Milonego z Orfeusza i Eurydyki? Polecamy także fotografię laureata tegorocznej edycji World Press Photo Macieja Nabrdelika.